Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki 2011-12. Została powołana dokładnie przed 10 laty. Jubileusz uczelni i jej pozycja w regionie przyciągnęły na rozpoczęcie roku akademickiego najważniejsze osoby regionu kujawsko-pomorskiego. Wśród nich prezydenta miasta Andrzeja Pałuckiego i Ewę Kieszkowską, wicemarszałek Sejmu. Szanowni Państwo, to już 10 lat tej znakomitej uczelni. Tak patrzę na salę i złożę Wam wszystkim życzenia. I uczelni, na ręce Pana Rektora, dla wszystkich pracowników i studentom, ale również i tym, którzy mają już dyplom tej wzorowej uczelni. Dla wszystkich sprzymierzeńców i przyjaciołom. Życzę, abyśmy wspólnie i razem tworzyli dalej piękną historię tej uczelni. Samych dobrych dni życzę. Aktualnie w Wyższej Szkole Zawodowej uczy się 1600 młodych ludzi. Podczas uroczystości najlepsi nowo przyjęci odebrali indeksy z rąk rektora. Z pozdrowieniami i przesłaniem do pracowników oraz studentów zwróciła się też minister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Barbara Kudrycka. W atmosferze zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku, bo one najbardziej budują markę, prestiż i godność uczelni. Jest jeszcze jedna rzecz, która nobilituje włocławską uczelnię. To certyfikat Uczelnia Liderów na rok 2011-12, przyznany jej w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.